Hej, słuchajcie, lecimy tutaj na ten dolny znacznik, zobaczymy co tutaj będzie, czyli wybieramy drogę na Tesza Mutna. I już po prostu tą stronę zaliczymy. O Boże, noc mamy. Trochę jechał, nie? Ciekawe skąd ten koń przyjdzie. Jezus. To normalnie jak ten, kozica górska. Wczoraj jeszcze byłam zdrowa, a dzisiaj obudził mnie taki straszny ból gardła i... Trudno, będziecie musieli się z tym pogodzić, innej opcji nie ma. Kuźwa, kopnęła mnie. Jo, dobrze, że nie odleciałam, nie? Chciałam się zapytać, czy to na pewno mój koń, ale... Finisher, kolejny. Że jak brzydko powiem, jak w matku, nie? To nie mają owoce. Jak na nich spojrzysz, co tam po kieszeniach chowają te grzeczni chłopcy, nie? O, ten jeden fistek miał. Ktoś tu uwięziony jeszcze jest? Wiem, co tam ktoś wisi. No przecież wciskam! Właśnie nie dali mi przeczytać, nie? Dorwicie tego fiutka Quayla. Pieprzony badylarz chciał nas wykończyć. Karawana była tym razem silnie chroniona. Musiał dać cynk swoim ziomkom z ambasady. Ubiliśmy oczywiście wszystkich czarnych, ale straciłem kilku dobrych chłopaków. Skoro Quayle chciał nas wydymać, teraz my wydymamy Quayla. Przypalcie mu pięty i dowiedzcie się, gdzie ukrył swoją dolę z poprzedniego napadu. Wiem, że nie wszystko przepuścił w gwinta. Potem niech zatańczy konopne fandango. Czyli prawdopodobnie on tam wisi. Ciekawa sprawa. Dmuchawiec. Okej. Okay. Jak to zamknięte? Przecież mam jakiś klucz. Dobra, gdzie to jest? Pewnie będzie gdzieś pod polem. Tak, nawet znacznik jest. Ej, ja nie wzięłam tego? No to tylko to jest, no to co ja mam tu zrobić jeszcze? Ej, gdzieś jest jakieś wejście? Do... Czy jest jakieś wejście do jakiejś jaskini czy coś? Kopalnia tu jakaś była? Nie mówcie, że muszę podnieść drabinę. Nie. Co tu może być jeszcze? On tu nic nie ma. Oj. No obstawiam, że to na górze gdzieś będzie, no bo gdzie by gdzie ma być. To pomyślałabym.
Przeszukaj pracownię i znajdź skrzynię z zupami. Ja bym pomyślała, że to jest ta pracownia. I mam klucz do tego. Ta? Czemu? Przecież mam klucz. To nie jest to? Ja tu nic więcej nie widzę. To ta muzyka tak mi się ze Skyrimem kojarzy. Okej, dobra, ja zgłupiałam. Tu jest to. Nie wiem, czyli w zasadzie nic tu nie ma. To jest największy zaznaczony na mapie rzekomo budynek. Chyba, że któryś ma jeszcze jakiś klucz, nie wiem. Ten nie ma. Ten nie ma. Zresztą jako przedmiot fabularny tamten klucz jest oznaczony, więc... Co tego? Ten nie ma. Więc podniosłam ten klucz. I kolejnym największym budynkiem tutaj. No jest ta chata, no. Że to wszystko, to jest jakaś jedna wielka pracownia, nie wiem. Ej, siekiera z meteorytu. Meteorytowy kilo. Wcześniej nie było takich gadżetów. Nie wiem. Tego też nie mogę otworzyć. Czy wszyscy worki pozamieniali? Super. Szkło weźmiemy. Nie wiem po co, ale rzadko szkło można spotkać. Ej, no nie wiem. Ja czegoś nie widzę. Poważnie. Nie rozumiem. Jak zamknięte, to zamknięte. Ja tego nie zrobię, tym mogę popróbować, ale... Serio? Ja czegoś tu po prostu nie widzę? Nie wiem, nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Tu tam nic nie ma już. Zresztą, no mamy zaznaczony ten teren, prawda? Niżej. Może ja od niego czegoś nie wzięłam? Nie, no nie mogę w interakcję z nim wejść. To jest tu. Pokazuje mi niżej i to był ten worek. Kurde, o co tu chodzi? Gdzieś jest jakieś wejście? Może ja nie widzę, bo mam jasno w pokoju, nie wiem. Ale nie ma nic. Nie, no teraz ewidentnie widzę, że tu nic nie ma. Ale już nie pokazuje, że niżej. Nie wiem, ja to zostawię, może mi ktoś napisze, o co tu chodzi. Bo ja nie mam pojęcia, ja nie wiem jak tu, te drzwi się nie otwierają. Tamte też, nie wiem, już sprawdzałam 3 razy, nie będę robiła tego po raz czwarty. Bo jest sensu.
Głam. Także na razie to zostawię. Dobra, tutaj sobie zaznaczę, żeby się przenieść i polecę teraz tu. I te 3 punkty zrobię tak, jak miałam to zrobić. Ciekawe, co to było, bo ja już nie pamiętam. Nie wiem, ja naprawdę nic tam nie... Nie wiem jak tam wejść. Może jakieś tam bystre oko mi powie, więc... O, może te 2 znaki zapytania? O, tu mnie też nie było. Znaczy byłam, ale chyba był za wysoki level, więc... Dobra, po kolei. Ej, tu jest tak dziwnie mgliście. Się cały czas zastanawiam, gdzie była tam ta Bruksa, gdzie ja ją widziałam. Uch, ty pawie. Miau! Wejść do jaskini, okej? O Boże. Nie to. Tarara, na bank będziemy się bili, bo jak inaczej. Odbić po dupie cieknie. Nie? Wow. Jezu, znowu jaskinia. Ta rana wygląda paskudnie. Na twoim miejscu bym ją szybko opatrzył, bo zacznie się jątrzyć. Jeśli bym chciał porad zdrowotnych, to bym znachora wołał, a ty mi na konowała nie wyglądasz. Aha. A jeśli chcesz skorzystać z pomocy Wiedźmina, to lepiej go nie wkurzaj, bo jeszcze odmówi. Wybaczcie, boli jak cholera. To i humor podły. Jakieś tałataństwo zalęgło się w tej grocie. Ledwie uciekłem. Na skład ją sobie upatrzyłem. Zajrzelibyście do środka? Nie. Zobaczę, co da się zrobić. Poczekaj tu i przemyj tę ranę. Dobrze radzę. Bądź nogę upitoli. Już coś wykrył? Bywa, dobre jest, jeszcze nie zauważyłam. Co to znowu będzie? Ach, to gówno. Do tyłu, Zenon! Kuśwa akurat pode mną. No co za picza? Zauważyłam, się świeci ładnego. Ciekawe, co tu się stało. Jezu, jakiś stary, taki już trup, taki wiecie. Osikowy kołek. Kogoś chyba zaćpali tutaj.
Święty Lebioda musiał dziś uśmiechnąć się do mnie, albo był to ślepy los i szczęśliwe zrządzenie. Starczy zanotować, że znalazłem jaskinię doskonałą na skład wina. Produkcja idzie świetnie już od kilku sezonów i problem składowania stał się palący. Mogłabym skierować ludzi do wykopania piwnicy, ale nie chcę spowalniać prac nad zbiorami i beczkowaniem gron. Poza tym ziemianka nigdy nie dorówna wapiennej kawernie. Tą, którą znalazłam, jest idealna, rozległa i wcale nie zawilgocona, a wpadłam na nią zupełnym przypadkiem, spacerując po skałkach. Noga uwięzła mi w rozpadlinie, a kiedy szarpnęłam, kilka kamieni odsunęło się do powstałej szczeliny. Długo nasłuchiwałam, zanim uderzyły o dno. Okrążyłam dokładnie całe wzgórze i znalazłam w końcu wejście. Chyba znalazłam wejście do nie wiem kogo. Od jutra zaczynamy urządzać magazyn i przynosić beczki. Późniejszy wpis, pośpiesznie kreślone zdania. Potwory w magazynie, wielkie wije, ludzie ledwo uciekli. Spróbujemy pójść tam jeszcze i odzyskać, ile się uda. Trzeba zablokować wszystkie wejścia, oby już nigdy nikt nie znalazł tej przeklętej jaskini. To po co jej te osikowe kołki były w tym? Nie rozumiem, spoko. Nie, no dobra, no Len mnie nie interesuje. Swoją drogą, już właśnie z jakimś tym takim średnim wampirem dawno nie walczyliśmy, prawda? Teraz same wysokie w tym dodatku. Przepraszam. Dobra, gdzie one są jeszcze? A tam gdzieś. Ale przecież ja tędy przyszłam. Co mi tu pokazało? Aha, spoko. Gdzie to jest to kurwienko? Aha, ja tędy przyszłam. Tak, tu nie ma jak przejść, tu też, to idziemy tędy po schodkach, schodzimy. Tym, tam. Chyba są dwie. Jedna? Dwie. Ja się schowała z tyłem. No patrzcie no. Ach, powietrze biją. I co, to już? To wszystko? Super. Okej, to pozbieramy, jeszcze się rozejrzymy, o co tutaj chodzi. Czy tu coś fajnego jeszcze jest? Nie no, nie chcę win. Nie, tu chora, ziewa jej się. Co za dzień paskudny dzisiaj będzie. Myślałam, że osełka jest. Nie ma tu nic. O, jest jednak jakaś nagroda. A tam. A tu na górę można wejść. Czyżby tu coś było ciekawego? O, jeszcze na górę można wejść. Cebula. Cebuli nie mogło zabraknąć w polskiej grze przecież. Oni wszyscy z cebulami chodzą. No rzeczywiście, jak na takie składowisko do wina, no to super miejscówka.
tutaj byłam? Nie. Tak stąd przyszłam. Jezu, jak mi gardło boli. Mogę przeskoczyć? No kuźwa, wieśmak! Ach, dobra, bój. Jak sytuacja? To jak? Zobaczycie, co się dzieje w moim składzie? Już to zrobiłem. I wpadłem na kilka skolopendromorfów. Aha! A co mam zrobić, żeby ich się więcej nie zlazło? Nie wiem. Nie zajmuję się odstraszaniem potworów, tylko zabijaniem. Nie boczcie się już na mnie, Wiedźminie. Za ratunek masz rabat na wszystkie moje towary. Wróć za 2 dni, a zobaczysz, jaki tu skład stanie. Zbieram się. Do zobaczenia. Okej. No dobra, to co my tutaj mamy jeszcze? To zbadaliśmy. Aha, okej. To tutaj. Ach, bo tu była właśnie chyba ta Bruksa. Z tego, co mi się wydaje. Ja ją tak zaznaczyłam, bo ona mnie biła straszliwie i dlatego ten teren chyba mi przypominał właśnie. Zajączki! Ja pierniczę, tutaj naprawdę wszystko żyje, nie? Tak, tu się tak pogoda wszystko zepsuje. Zaraz zobaczycie. Wow. O, tu ładnie. Coś tu jest mocno nie tak. O. No właśnie. Tak, tutaj będzie ta Bruksa wredna. A i teraz powinniśmy ją ładnie rozczłonkować. Ona powie, zostaw mnie. Złożymy sobie tarczę i na to. Zostaw mnie. Ej, ktoś tu umarł. Ona tu patrzy za nim. Znaczy, to moje zdanie takie. No, ale ona po tym, co słychać, jak mówi, no to coś tu nie tak jest, nie? Ja się zastanawiam. Ja wiem, że to czytałam, ale moja ukochana Serafin ma kochanka. Nie będę dalsza złorzeczył Bogom czy przysięgał zemsty. Moja Serafin jest tak pełna życia, że w końcu musiało się to wydarzyć. No cóż, jeśli pozbędę się urwala, może kiedyś zapomnę o romansie i znów będziemy mogli być szczęśliwi. Ja już jej wybaczyłem, teraz muszę tylko poznać tego amanta i usunąć z naszego życia. Ciekawe, czy ten amant tu właśnie nie leży. Wczoraj ruszyłem za Serafin. Miejsce ich spotkań to Gaj Oliwny. Cóż za romantyczne miejsce. Gdy się spotkali, nad Gaj zleciały się ptaki, cała chmara rozszczebiotanych i rozśpiewanych, tak jakby celebrowały radość kochanków, a ze mnie złośliwie się wyśmiały. Ależ symbolika. Widzę, ten romans wykańcza moją ukochaną małżonkę. Od kiedy spotyka się z tym, ze swoim kochankiem, jest jakaś anemiczna i wiecznie blada. Nosu błąka się po domu bez celu. Zwykle szczęśliwa i pełna radości stała się apatyczna i zrezygnowana. Muszę zabrać się na odwagę i skończyć ich związek jak najszybciej. Ja, Christopher Daggery, brzydzę się przemocą. Sprawę kochanka mojej żony rozwiążę pragmatycznie. Przygotowałem worek pełen nilfgaardzkich florenów, tak ciężki, że ledwo mogę go unieść. Poczekam, aż moja Sophie wróci z Gaju do naszej posiadłości i wtedy złapię go i złożę mu propozycję nie do odrzucenia. Święty Lebiodo, daj mi siłę.
Tu jest chyba kochanek, tak przynajmniej myślę, a nie ten mąż. Wiedziałam. Ta to jest jednak dobra, nie? No chodź tu. Ale się broń jest skubana, nie? Dobra jest. Tamta była przy niej pikuś, ta Alp, ten Alp czy coś. I mi się wydawało, że ten Alp to taki wyższy jakiś. A tu się okazuje, że nie. Tu jest ten misiak. Shit! No ona jest strasznie ciężka, słuchajcie. Darcie. Kuźwa, jak to nabiegam, dobre jest. Ej, czemu jej nie było widać, chociaż do koła weszło? 44 level, nie? Patrzcie na nią. No ona jest po prostu... Dobra jest, dobra jest. Musi bronić, kurczybyk. Z której z tej? Dobra, weźmiemy sobie leczonko. Nie dostała. Serio? Za budynku też mnie wyrzuciło? Może być. To piciano. Chodź do kółka. Szybko. Jest. Trochę się zbugowało na to. I nie będzie historii i w ogóle. Patrzcie, jak ładnie słoneczko wyszło od razu. Ja pierdziu, ta gra to jak malowana, bez kitu naprawdę, nie? Piękna jest. Jak ma ktoś jakiegoś GTX-a 1080 albo w SLI, nie wiem. Okej, tu teraz jeszcze raz, dwa, trzy, cztery punkty nam zostały. No to trochę, nie? Plus przy faktorii kupieckiej dwa znaki. Tu się wybierzemy. Będziemy musieli... To jest ta jaskinia? Nie, on jest tutaj. Tu jest jeszcze jeden z tych trzech, tych łotrów, takich największych tutaj. Call to sound. I będzie trzeba też go... Będzie trzeba się go pozbyć. Tu jest mnóstwo, w ogóle nie wiem, było mało tych znaków zapytania, coś musiałam zrobić, odkryć i mam teraz ich znów kilkanaście. No dobra, tutaj będę kończyć. Chyba to obskoczę, no bo co? Żeby już mieć tę część z głowy. Te sobie zaczekają. Okej, pa.